Dzielny ołowiany żołnierzek. Było raz sobie 25 ołowianych żołnierzy. Odlano ich z jednej starej ołowianej łyżki, byli więc braćmi. Jakże wspaniale wyglądali, z bronią na ramieniu, śmiałym spojrzeniem, w niebiesko czerwonych mundurach. Mieszkali sobie spokojnie w kartonowym pudełku, aż pewnego dnia podniesiono pokrywę i usłyszeli okrzyk radości chłopca który właśnie dostał ich w prezencie. Ołowiani żołnierze byli oczywiście bardzo do siebie podobni, z wyjątkiem jednego, który odróżniał się od innych tym, że miał tylko jedną nogę. Wrzucono go do formy na końcu i na drugą zabrakło ołowiu. Ale na swojej jednej nodze stał równie mocno jak jego towarzysze na dwóch. Na stole, gdzie ustawiono ołowianą armię, było jeszcze wiele innych zabawek. Ale centralne miejsce zajmował śliczny papierowy pałac. Przed pałacem leżało lusterko, które udawało staw, a po nim pływały łabędzie z wosku. Najpiękniejsza była jednak papierowa tancerka w sukience z cieniutkiego batystu, spiętej w tali maleńką klamerką w kształcie czerwonej róży. Stała przed pałacem z rozłożonymi w baletowej pozie rękami i z nogą uniesioną tak wysoko, że ołowiany żołnierze, który nic a nic nie znał się na balecie, pomyślał, że podobnie jak on, piękna tancerka ma tylko jedną nogę. Ach, cóż to byłaby dla mnie za żona? westchnął. Ale to wielka pani, może nawet księżniczka, skoro mieszka w pałacu, a ja jestem tylko zwykłym żołnierzem i mieszkam w pudełku razem z dwudziestoma czterema innymi żołnierzami. No cóż, może uda mi się z nią chociaż chwilę porozmawiać? Ołowiany żołnierzek zamyślił się, westchnął raz jeszcze. Po czym ułożył się wygodnie w kącie stołu, skąd mógł dowoli przyglądać się eleganckiej panience, która wciąż stała na jednej nodze, nie tracąc równowagi. Kiedy cały dom zasnął, zabawki zaczęły się bawić same między sobą. Najpierw w babkę, potem w wojnę, aż wreszcie wydano bal. Małpka w wojskowym mundurze wybijała rytm na talerzach, i wszyscy ruszyli do tańca. Konik na kółkach, pluszowy miś, pajacyk, tylko ołowiany żołnierz i tancerka pozostali na swoim miejscu. Ona wyciągała wciąż ręce, unosząc się na paluszkach, on zaś stał nieruchomo na swej jednej nodze, ani na chwilę nie odrywając od niej oczu. Nagle, gdy wybiła północ. Zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Pudełko obok którego stał ołowiany żołnierz gwałtownie się otworzyło i wychylił się z niego złośliwy pajac, a właściwie sama jego głowa. Ołowiany żołnierzyku rzekł złośliwy pajac, dobrze ci radzę, patrz w inną stronę. Ale ołowiany żołnierz udał, że nie słyszy. Poczekaj no do jutra, a zobaczysz, powiedział pajac. A brzmiało to jak groźba, po czym zniknął we wnętrzu pudełka. Następnego dnia rano chłopiec ustawił swoje nowe wojsko na parapecie okna. I wtedy, nie wiadomo jak i dlaczego, ołowiany żołnierzek spadł z trzeciego piętra na ulicę. Chłopiec i służąca oczywiście od razu zbiegli schodami na dół i zaczęli go szukać. Jednak nie dostrzegli go, mimo że mało brakowało, aby go nadepnęli. Tak byli blisko. Gdyby krzyknął, zauważyliby go od razu i byłby uratowany. Ale ołowiany żołnierz uważał, że nie pozwala mu na to honor munduru. I tak chłopiec i służąca wrócili do domu z niczym. A ołowiany żołnierz został na ulicy na łaskę i niełaskę losu. Wkrótce zaczął padać deszcz. Padało mocniej i mocniej, woda po prostu lała się strumieniami. Dla małego ołowianego żołnierzyka był to prawdziwy potop. Gdy niebo się rozpogodziło, wszędzie dookoła płynęły strumienie wody. Akurat przechodziło tamtędy dwóch urwisów. – O, popatrz! – zawołał jeden. – Ołowiany żołnierz, ale nie ma jednej nogi, do niczego się nie nadaje. Puśćmy go na wodę. Po czym z kawałka starej gazety zrobili łódeczkę, postawili w niej ołowianego żołnierzyka, i pościli na wodę wartkim strumieniem płynącą między ulicą a krawężnikiem. Fale miotały papierowym statkiem na wszystkie strony, ale ołowiany żołnierz nie zwracał na to uwagi. Stał z bronią na ramieniu, dumnie i bez lęku spoglądając wprost przed siebie. Nagle łódeczka przechyliła się gwałtownie i wpadła do podziemnego kanału. Dokąd mnie to wszystko zaprowadzi? Pomyślał dzielny ołowiany kapitan papierowej łódki. Tak, to sprawka tego złośliwego pajaca. A gdybym tylko choć raz jeszcze mógł zobaczyć piękną tancerkę, czy mnie pamięta? Tymczasem z ciemności wynurzył się ogromny szczur, strażnik kanału. Hej, ty, pokaż no paszport, słyszysz? Ale żołnierz nie odezwał się, tylko jeszcze mocniej ścisnął karabin. A łódka popłynęła dalej. Szczur ruszył za nią w pościg, piszczał przy tym przeraźliwie i zgrzytał zębami: Trzymajcie, trzymajcie zbiega. Nie pokazał paszportu i nie zapłacił podatku. Nie zdało się to jednak na nic, bowiem niesiona prądem wody łódka płynęła coraz szybciej i szybciej. Gdzieś w oddali ołowiany żołnierz widział już światło, ale równocześnie słyszał gwałtownie narastający szum. Z każdym ułamkiem sekundy głośniejszy, aż zamienił się w huk, który przeraziłby nawet najbardziej nieulękłe serce. W niedalekiej odległości woda kanału spadała do rzeki, niczym prawdziwy wodospad. Ołowiany żołnierz nie zdążył zatrzymać łodzi. Jak zresztą miałby to zrobić? I papierowy okręt pomknął w dół. A on, ołowiany kapitan, wciąż stał wyprostowany jak struna. I nikt nie ośmieliłby się powiedzieć, że choć raz drgnęła mu powieka. Nurd zawirował, pociągnął za, sam, za sobą łódkę, która zakręciła się kilka razy, nabierając wody i zaczęła tonąć. W jednej chwili dzielny ołowiany żołnierz znalazł się pod wodą. Jeszcze raz pomyślał o prześlicznej tancerce i o tym, że już jej nie zobaczy. I kiedy tak opadał. Coraz bliżej dna rzeki i wszystko wydawało się skończone? Połknęła go ryba. W całkowitych ciemnościach i nie mając pojęcia, gdzie się znajduje, nieustraszony ołowiany żołnierz wyprostował się, jak zawsze, i tylko mocniej przycisnął do ramienia swój ołowiany karabin. Mógł tylko czekać, co mu los przyniesie. Tymczasem ryba pływała to tu, to tam, aż wreszcie złowił ją rybak. W brzuchu ryby nagle zrobiło się jasno i ktoś zawołał. Coś takiego? Ołowiany żołnierz? Kucharka, na której stole znalazła się ryba, ostrożnie wyjęła ołowianą figurkę i zaniosła ją do pokoju, gdzie zbiegli się już wszyscy domownicy, aby zobaczyć, znalezionego w brzuchu ryby niezwykłego podróżnika. Ołowiany żołnierz jednak wcale nie uważał, że dokonał czegoś niezwykłego. Stał na stole. Wyprostowany, z bronią na ramieniu, i myślał o pięknej tancerce. Jak to się dziwnie los plecie, znalazł się w tym pokoju, z którego wypadł przez okno. Poznał chłopca, poznał zabawki leżące na stole, a przede wszystkim papierowy pałac ze śliczną tancerką, która wciąż trwała w swej baletowej pozie z podniesioną jedną nogą i zachwycająco rozłożonymi rękami. Była bowiem jako ołowiany żołnierz. Niezłomna. Spojrzał na nią, a ona popatrzyła na niego, ale nie rzekli do siebie ani słowa. Wtem ktoś chwycił go i rzucił w ogień, który płonął w kominku. Być może uznano, że z jedną nogą jednak nie przyda się w armii, ale mogła to być też sprawka złośliwego pajaca. Ołowiany żołnierz stał wśród jasnych płomieni wyprostowane. Jak struna, i nawet kiedy poczuł, że topnieje. Nieustraszony trzymał broń na ramieniu i wciąż patrzył na piękną tancerkę. Nagle ktoś otworzył drzwi do pokoju i nieoczekiwany powiew porwał tancerkę i uniósł wprost w ogień. A może to ona sama rzuciła się w objęcia żołnierza? I zniknęła w płomieniach. Nazajutrz, gdy służąca przyszła przygotować kominek na wieczór, Znalazła w popiele kawałek ołowiu w kształcie serduszka z wtopioną w nie poczerniałą od ognia maleńką klamerką w kształcie róży.